A więc powiem to znowu. Dzień dobry, to kapitan. Witam Państwa po kilku dni przerwy naszej kamperowej podróży. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas na Korsyce. A teraz proszę wygodnie usiąść w fotelu, zapiąć pasy i ruszamy Via Italia. Synku, jedziemy. Na Korsyce robią się korki i to jest naprawdę ważne, żeby odpowiednio wcześnie wyjechać. I co jest też ważne na Korsyce, jak jedziecie kamperem, to to, że tylko te główne drogi są dostosowane do tego, żeby można było po nich poruszać się kamperem. To są wąskie, zobaczcie, tak jak tu. Jednopasmowe drogi, czyli jedno pasmo w jedną stronę, drugie w drugą. Więc tutaj nie ma takich możliwości, żeby sobie tak jeździć bardzo na luzie. No jednak trzeba się liczyć z tym, że najczęstszą formą jest to, że się zostawia kampera i wynajmuje samochód i się jeździ takim mniejszym samochodem. My co prawda, przyznamy się szczerze, nie podróżowaliśmy kamperem po Korsyce, tylko zostawiliśmy go na kempingu, a potem pojechaliśmy do willi, ale na pewno czujemy taki niedosyt, że można było tutaj trochę poeksplorować bardziej. Wyspę byliśmy w Bonifacio, który jest przepiękny i bardzo, bardzo Wam polecam, przypomina takie Saint-Tropez. No i w ogóle to jest takie miejsce na pewno warte zobaczenia. A uzupełniając wcześniejszą wypowiedź, Włochy, czyli Wenecja, nasze ulubione miasto, w którym spędzimy 2 dni. Zapowiada się miło, jest pogoda, właśnie jak to na Korsyce, stoimy w korku, jadąc do promu, więc pełen relaks. Zawsze wyjedźcie godzinę wcześniej niż pokazuje Wam nawigacja, bo 40 minut dodaję z urzędu. Pozdrawiam. A więc pierwszy etap podróży już za nami. Gdzie jesteśmy, Pisiula? Bastia i udało się zdążyć na prom. A nie było to takie oczywiste, ponieważ korki były masakryczne. Dzisiaj wymiana turnusów, mówiłaś? Tak, tak. Co sobotę we Francji zmieniają się turnusy i jest zawsze wzmożony ruch, ale my zrobiliśmy 140 km chyba w 6,5 godziny. Nie, nie. A ty masz tyle? 4,5. Aha, bo coś ale jak z kobietami, pomiarem czasu, nie, zdarza się. O radzie coś mówił i pół. Więc było to pół. Ale jesteśmy, stoimy w kolejce, zobaczcie. Więc zaraz wjeżdżamy na prom. O, tam jest kolejka. Chciałam tylko powiedzieć, że te promy to nie są tanie rzeczy. Jak nic we Francji. Paliwo też nie jest tanie. A korzystając z okazji, czekając w kolejce, mam do mojej załogi ważny komunikat. Tak. Załoga tam zajęta widzę sobą, więc do mojego jesteś, synku, tak. I Dasiu też jest. I chodzi o to, jako mój bezpośredni oficer, prawa ręka, kiedy już przepłyniemy na drugą stronę, wysiądziemy we Włoszech na Półwyspie Apenińskim, proszę zwracać się do mnie El Capitano. A ja myślałam, że to jest taki moment, że zrobisz jakieś przemówienie. No właśnie zrobiłem. Będę, już nie będę tam kapitanem, tylko El Capitano. Nie, że musiałam przez... Dziękuję. Rozczarowałem cię. Rozczarowałem cię, Przymiu. Jak byś, Uniu? Super. Mam nadzieję, że stoimy w dobrej kolejce do promu. Bo my powinniśmy... Masz wątpliwości? ...płynąć 12 minut temu. Ja myślę, czy nie stoimy w kolejce na 15 na prom. Idę sprawdzić. I to kolejka kamperów, które są zawsze wpuszczane ostatnie. Tym razem, słuchajcie, bez luks kajuty, ale jest bardziej luks niż jak była luks kajuta.
Siedzimy sobie, właśnie zjedliśmy. Jeszcze zostały 3 godzinki rejsu. A dla tych, którzy pytają, bo często pojawia się pytanie, czy Henio nie pije z normalnych kubeczków? Pije z takich kubków, z niekapków, z butelek takich normalnych. Tylko, że czasem jak zasypia, to po prostu mu się przypomina, jak był dzidziusiem i sobie ciąkał, więc tak mu dajemy troszkę, tak żeby mu było miło. Chciałem dodać, że z gwinta też umie pić, jeżeli to kogoś uspokoi. Tak? Super, dzięki. No to tak sobie właśnie jeszcze przez 3 godzinki posiedzimy. No i tak sobie jedziemy z tą moją pysiulą. Liczyliśmy dzisiaj na olimpijskie złoto. Natomiast nie udało się, natomiast to, co nasi siatkarze zrobili w półfinale, to jest pełen szacun, wielkie gratulacje, drużyna z charakterem, z osobowościami, świetni siatkarze klasy światowej. To prawda, ja nie oglądałam, czapki ale... z góry. Panowie, ale bardzo respekt. Gratuluję. Bardzo gratulujemy i podziwiamy.